Jeżeli stosujemy w naszych filmach ścieżki dźwiękowe zawierające podkład, to czasami może się zdarzyć taka sytuacja, że ten podkład powinien być wyciszony w kilku miejscach, a mianowicie na przykład tam, gdzie występuje jakaś narracja, czy też mamy dźwięk w klipach wideo, który powinien być słyszalny. Takie przyciszenie dźwięku możemy wykonać ręcznie, dodając parę klatek, a dokładnie cztery klatki kluczowe w okolicach takiego klipu. Spójrzmy, jak to zrobić. Ustawiamy się powiedzmy gdzieś tutaj, dodajemy pierwszą klatkę. Tutaj następną, tutaj i jeszcze jedną tu. I teraz chwytamy w tym miejscu za tą żółtą linię i przeciągamy ją w dół, przyciszając ten dźwięk w tym miejscu do odpowiedniego poziomu. I już mamy wyciszenie dla tego klipu. W przypadku większej ilości klipów jest to robota dość żmudna, dlatego możemy posłużyć się narzędziami, które mamy tutaj do dyspozycji, czyli mikserami audio. Ja wycofam sobie teraz te zmiany. I spójrzmy na miksery. Ustawmy się w tym miejscu. Przejdźmy sobie do miksera audio, który mamy tu. I za pomocą tych suwaczków regulujemy sobie poziom dźwięku dla danej ścieżki dźwiękowej podczas odtwarzania filmu. A więc z pacją rozpoczynamy odtwarzanie. I następnie przyciszamy dźwięk w odpowiednich miejscach i go później podgłaśniamy. Instruktażowym. I gotowe. Spójrzmy, także w tym przypadku stosowane są po prostu klatki kluczowe i dźwięk jest w ten sposób przyciszany. Ten sposób miksowania dźwięku jest dobry wtedy, jeżeli chcemy miksować jednocześnie kilka ścieżek i chcemy mieć dokładny wpływ na to, jakie głośności powinny mieć one w jakich miejscach w filmie. Podczas odtwarzania filmu możemy sobie te poziomy dźwięków odpowiednio dopasowywać. Jeżeli chcemy przyciszyć po prostu jakąś jedną ścieżkę dźwiękową, bądź kilka takich ścieżek w tych miejscach, w których na przykład właśnie występuje narracja, to możemy zrobić to jeszcze szybciej za pomocą miksowania inteligentnego. Spójrzmy, tutaj na dole mamy inteligentne mieszanie, i jest to dokładnie w zasadzie to samo narzędzie, które uruchamialiśmy przed chwilą. Spójrzmy, jeżeli zwiniemy sobie teraz ten panelik, to tutaj pod spodem widzimy nasz mikser audio. Ale powróćmy do tego miksera inteligentnego. I także i w tym przypadku mamy nazwy poszczególnych ścieżek audio, i dla każdej z nich ustawiamy, czy ma być ona tłem, czy ma być ona ścieżką, która ma być przede wszystkim słyszalna. W przypadku Audio 1 ustawimy tutaj właśnie narzędzie. Znowu błąd w tłumaczeniu, ale wybieramy właśnie narzędzie, a dla pozostałych ścieżek ustawiamy tło. A jeżeli ścieżki nie chcemy uwzględniać w miksowaniu, to ją wyłączamy. Następnie wystarczy kliknąć na zastosuj, dźwięk jest analizowany i spójrzmy, podkład został w odpowiednich miejscach ładnie przyciszony, a więc jest to bardzo wygodne narzędzie, za pomocą którego możemy niezwykle szybko przyciszyć podkład w odpowiednich miejscach.